Dzień dobry, panie inspektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj Okręgowy Inspektorat Pracy nagrodzi opolskich przedsiębiorców, którzy pozytywnie wyróżnili się pod względem przestrzegania przepisów prawa pracy. Dużo jest takich przedsiębiorców? No, przedsiębiorców chętnych do konkursu, szczerze mówiąc, nie jest za dużo. Trzeba ich dosyć usilnie do tego namawiać, ale sądzę, że ta działalność prewencyjna z roku na rok będzie miała większe rumieńce i więcej będzie chętnych nie tylko w tym sztandarowym konkursie, a także w innych konkursach, o czym za chwilę będziemy mówić. Czy może pan powiedzieć, kto przynajmniej te główne nagrody otrzyma, bo pewnie wszystkich nie damy rady wymienić? Szanowni państwo, konkurs Pracodawca, Organizator Pracy Bezpiecznej jest naszym najważniejszym sztandarowym konkursem, gdzie promujemy tych przedsiębiorców, którzy organizują bezpieczną pracę, dla których bezpieczeństwo pracy jest tak samo ważne jak sukces finansowy firmy. Konkurs jest realizowany w trzech kategoriach. Trudno bowiem oceniać małego pracodawcę i zatrudniającego pracowników powyżej 500 czy 200 pracowników. Tak więc mamy trzy kategorie. Zakłady małe do 50 osób zatrudnionych. I kto wygrał w tej kategorii? I tu pierwsze miejsce przyznano panu Andrzejowi Wodnickiemu, właścicielowi piekarni Wodnicki w Kępie koło Opola. Jak to wygląda wśród średnich przedsiębiorców? Średni przedsiębiorca, pierwsze miejsce, Lucjan Walkowicz, właściciel przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowo-usługowego Lumar w Byczynie. I wśród tych największych? I wreszcie trzecia kategoria, pan prezes Marek Brajwo, prezes zarządu przedsiębiorstwa modernizacji urządzeń energetycznych Remak, spółka akcyjna w Opolu. Czy można dokonać takiego porównania, że to przestrzeganie prawa pracy jest lepsze w kategorii dużych firm, słabiej jest wśród średnich czy małych? Oczywiście w dużych firmach wygląda to inaczej, albowiem pracodawca ma odpowiednie służby profesjonalne, ma służbę BHP, czy nawet kilkuosobową służbę, ma służby kadrowe, służby prawne. W małych zakładach często te służby BHP są w niepełnych wymiarach, albo też pracodawcy powierzają zadania służby BHP na zewnątrz firmom zewnętrznym, w ramach outsourcingu. Generalnie w tych większych zakładach poziom bezpieczeństwa pracy jest dużo lepszy. A jak to wygląda w korporacjach, czy na przykład w wielkich hipermarketach, bo często też, przynajmniej w opinii publicznej, pracownicy się skarżą? Trudno to ocenić. W jednych korporacjach jest lepiej, w drugich jest gorzej. Generalnie to zależy, jak do tego podchodzą właściciele korporacji, choć mamy takie przykłady, że na terenie województwa opolskiego no, nie najlepiej to wygląda. Zauważamy jednak pewien postęp po naszych kontrolach, po naszej działalności prewencyjnej. Czy ta działalność prewencyjna właśnie przynosi skutki? Jak takie wymierne można podać? Trudno mówić o wymiernych skutkach, natomiast na pewno jest to działalność uzupełniająca kontrolę, albowiem sama kontrola i egzekwowanie przepisów poprzez kontrolę, poprzez wysokie kary nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Uważamy, że dopiero wsparcie tejże kontroli, szeroko rozumianą prewencją, promocją, może po części poprawić warunki pracy, albowiem w tym zakresie prowadzimy 6 konkursów, na czele z tym konkursie pracodawców, oraz kilkanaście różnych kampanii prewencyjnych adresowanych do różnych odbiorców, do różnych podmiotów, przede wszystkim do małych pracodawców. Czy te kampanie prewencyjne trafiają bezpośrednio do pracowników, czy one raczej są odbierane przez właśnie pracodawców, właścicieli firm? Są kampanie adresowane do pracodawców, takie jak minimalne wymagania maszyn, takie jak dyplom PIP, gdzie dzisiaj będziemy wręczać nagrody dla małych pracodawców, ale są i kampanie dla pracowników, takie jak stres w pracy, czy kampania, która już niebawem będzie rozpoczęta. W województwie opolskim, w kraju, już od 10 października ta kampania funkcjonuje. Kampania właśnie dla młodych pracowników, którzy wchodzą na rynek pracy, pod tytułem Poznaj swoje prawa w pracy. Czy ta działalność prewencyjna przynosi efekty w postaci tego, że pracownicy zyskują świadomość, że mogą przyjść do Okręgowego Inspektoratu Pracy, poskarżyć się na swojego pracodawcę, że łamie prawo pracy? No przede wszystkim postrzegamy, że te kampanie informacyjne docierają do pracowników, którzy właśnie poznają swoje prawa. Zaobserwowaliśmy zwiększoną liczbę porad udzielonych w naszej sekcji prawnej, a także no, coraz więcej kontroli w wyniku tych kontroli, w wyniku złożonych skarg. Co ciekawe, te kontrole no, najczęściej w 90 kilku procentach są zasadne i najczęściej właśnie dotyczą nie zagadnień BHP, ale właśnie zagadnień prawa pracy, bo dzisiaj te zagadnienia dominują w kontroli, głównie naruszenie przepisów o czasie pracy, wynagrodzeniu i umowach o pracę. A czy pracownicy w województwie opolskim mają problem z tak zwanymi spóźnionymi wypłatami? Czy muszą oczekiwać na to wynagrodzenie, które im się należy?
Nie jest to zjawisko masowe czy dużej skali. Jest to zjawisko raczej, gdzie skala tych przypadków jest pojedyncza. Ważne jest tutaj, aby pracownik jak najszybciej taki fakt zgłosił do naszego urzędu. Czyli w jakim momencie należy zgłosić to, że wypłata się nam spóźnia? No wiadomo, wypłacenie wynagrodzenia przez pracownika jest jego podstawowym obowiązkiem. Nieterminowe wypłacanie jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracodawcy. A więc jeżeli już następuje jednomiesięczna zwłoka w wypłacie wynagrodzenia, zaraz w następnym miesiącu pracownik winien o tym powiadomić inspekcję pracy, albowiem im później będzie zwlekał, tym są trudniejsze sprawy, żeby to wyegzekwować. Mieliśmy przypadki, że pracodawca porzucił swoich pracowników, wyjechał za granicę i potem są problemy, żeby skutecznie wyegzekwować te wynagrodzenia. A można od tych spóźnionych wynagrodzeń domagać się odsetek od pracodawcy? Oczywiście, że tak, ale to nie w drodze skargi do inspekcji pracy, odsetki, tylko poprzez powództwo do sądu pracy i sąd takie odsetki zgodnie z prawem zasądza. Czy te przypadki w ogóle się zdarzają, że pracownicy właśnie idą domagając się odsetek do sądu? Czy to jest raczej taki martwy przepis, który daje taką możliwość, ale nie jest stosowany w rzeczywistości? Nie jest to może duża skala, natomiast jeżeli pracownik do nas przychodzi ze skargą na swojego pracodawcę, że nie wypłaca mu wynagrodzenia, oczywiście informujemy go, że może złożyć skargę do sądu i jakie ma z tego korzyści, między innymi odsetki, przy czym są to najczęściej sprawy już długotrwałe. Wiadomo, jak długo te procesy w naszych sądach się odbywają. W inspekcji pracy tą sprawę ma pracownik załatwioną w ciągu miesiąca. Od chwili złożenia skargi do miesiąca pracownik ma być poinformowany na piśmie, jak sprawa została załatwiona, czy skarga jest zasadna, jakie inspektor podjął środki prawne, w szczególności w kontekście jego problemów, które w tej skardze złożył. A czy zdarza się, że pracodawca próbuje pracownikowi zapłacić towarem za wykonaną pracę? I czy można w ogóle tak robić? Można tak robić. Kodeks pracy dopuszcza takie rozwiązania. One są najczęściej również zapisane w zakładowych źródłach prawa pracy, takie jak układ zbiorowy. Pamiętamy te czasy, kiedy dawniej w zakładach, może nie w całości, ale wypłacało się ekwiwalenty, czy deputaty za węgiel, czy też inne deputaty, w zależności, czy branża spożywcza w mleczarni, były deputaty na białowe, czy w innej firmie, ale są to przypadki bardzo sporadyczne i jedynie są ograniczone do tak zwanych deputatów. Nie spotkałem przypadku w ostatnich latach, aby zamiast wynagrodzenia pracodawca wynagradzał pracownika produktami danej firmy. Wróćmy jeszcze do tej działalności prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy. Czy dzięki tej działalności możemy mówić o tym, że liczba wypadków, ciężkich wypadków, ofiar śmiertelnych, czy takich wypadków, które są ciężkie uszkodzenia ciała, jakoś nam się zmniejszyła w ostatnim czasie? Jako szef prewencji zawsze twierdzę, że działalność prewencyjna jest bardzo ważna i ona jest uzupełnieniem czynności kontrolnych. Ośmielam również zauważyć, że w pewnym sensie ta działalność na pewno wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy. Jeżeli porównuję rok do roku, rok bieżący do roku ubiegłego, podam tylko kilka cyfr. W zeszłym roku mieliśmy 24 wypadki śmiertelne, a więc te najtragiczniejsze w skutkach, a w tym roku tych wypadków odnotowaliśmy 15, a więc 9 wypadków mniej. Podobnie jeśli chodzi o wypadki ciężkiego uszkodzenia ciała. W zeszłym roku było tych wypadków 41, w tym roku mamy tych wypadków 33, a więc to również o 8 wypadków ciężkiego uszkodzenia ciała w bieżącym roku mamy wynik lepszy. No to mam nadzieję, że do końca roku te statystyki nam się już nie pogorszą, zostaną na takim poziomie. Miejmy takie nadzieje. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Wacław Bojnowski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Dziękuję.